Rozmowa poranka. 13 minut po godzinie 8 w studio Radio M gość arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam panią i radiosłuchacz. Księże arcybiskupie, dziś Wielki Czwartek. To jest taki moment, który tradycyjnie kojarzymy z refleksją nad sakramentem kapłaństwa. Czy dziś łatwo być księdzem? Pytał jeden z kapłanów archidiecezji katowickiej na Facebooku. A ja bym odwróciła to pytanie i zapytała, jak dzisiaj być księdzem, księże arcybiskupie? To pytanie pada w dobrym terminie, pani redaktor, dlatego że pada Wielki Czwartek. I odpowiedź może być tylko jedna. No, trzeba wracać do Wieczernika. Tam znajdujemy odpowiedź, jak kapłaństwo przeżywać. Mówimy, że prezbiter, kapłan to ma być alter Christus. Co robi Chrystus, co robi Jezus w Wieczerniku? Umywa nogi, ustanawia Eucharystię, służy. On jest po prostu tym pierwszym diakonem i ksiądz dzisiaj powinien być diakonem. A jeszcze pewnym takim komentarzem do tego stwierdzenia, że powinien być diakonem, to jest także to, co nam pozostawił na temat kapłaństwa sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. O nim było bardzo głośno w ostatnim czasie, od 14 marca. I chciałbym przypomnieć, że on bardzo często powtarzał o proegzystencji Chrystusa, ale też o proegzystencji każdego kapłana. Trzeba żyć dla. I myślę, że jeśli człowiek żyje dla Kościoła, dla bliźnich, dla Pana Boga, dla drugich, to jest kapłaństwo pięknie przeżywane i niesfrustrowane. No właśnie, bo zgodzi się ksiądz arcybiskup, że w dzisiejszych czasach cały czas pojawiają się takie pytania, jak dostosować na przykład to kapłaństwo, jak sprawić, żeby ono było odpowiedzią dla dzisiejszych czasów. To dobra droga, czy jednak ten powrót do źródeł właśnie zapewni nam to bycie dla? Powrót do źródeł, dlatego że zawsze będzie zapotrzebowanie na bliskość, na służbę, na pasterską miłość. I jeśli prezbiter wychodzi z taką ofertą do swoich wiernych, do tych, którzy zgromadzą się w tych parafialnych wieczernikach czy w katedrach, to wydaje mi się, że to będzie kapłan spełniony. Te wydarzenia będziemy wspominać dzisiaj późnym popołudniem, wieczorem w naszych parafiach, ale zanim to wydarzenie, to msza krzyżma świętego. Dzisiaj o 10:00 sprawowana w katedrze, nazywana również mszą olejów. Ona nie należy do Triduum, to przypomnijmy, jaka jest jej wymowa i dlaczego jest sprawowana w Wielki Czwartek właśnie. Chciałbym jeszcze, zanim na to pytanie odpowiem, to chciałbym przypomnieć, że przez wiele lat w naszej archidiecezji Wielki Czwartek był także dniem święceń kapłańskich. To właśnie też był ten powrót do Wieczernika, święcenia kapłańskie, które były udzielane przez księdza biskupa Bendorza, także przez pewien czas przez księdza arcybiskupa Damiana, właśnie Wielki Czwartek. Ale rzeczywiście msza święta krzyżma świętego. Ta msza święta, tak jak pani wspomniała, jest okazją do tego, żebyśmy konsekrowali oleje, poświęcili oleje krzyżma świętego, katechumenów i olej chorych, ale to jest także budowanie jedności całego prezbiterium archidiecezji czy diecezji, bo wszyscy księża, którym czas na to pozwala, bo wiadomo, są też obowiązki duszpasterskie w parafiach, którym czas na to pozwala, są zaproszeni do katedry, do koncelebrowania tej mszy świętej, do tej wspólnotowej modlitwy, bo w tym się także manifestuje jedność prezbiterów ze swoim biskupem, jedność duchowieństwa, ale także poprzez ten fakt, że potem te oleje są zabierane do parafii i w parafiach są też używane, to też pokazuje pewną jedność całej wspólnoty diecezjalnej. Zaprośmy też do udziału w liturgiach, ponieważ przed nami Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. To bardzo ważny dzień, bardzo ważne dni w Kościele katolickim. Dlaczego warto, żebyśmy uczestniczyli w tych wydarzeniach? Pani redaktor zauważa, że właśnie w tym czasie, kiedy kończy się Wielki Post, no to czas się bardzo zagęszcza. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, te bardzo ważne wydarzenia zbawcze i winniśmy w nich uczestniczyć, o ile czas nam na to pozwala. Była taka kiedyś nawet
inicjatywa, żeby Wielki Piątek z racji naszych braci ewangelików też był dniem wolnym od pracy, ale jeszcze nie jest może, kiedy się to stanie. Ale właśnie w Wielki Piątek też zachęcamy serdecznie, żeby uczestniczyć w liturgii tego dnia, a jeśli nie, to przynajmniej zapraszamy potem w godzinach wieczornych na adorację krzyża. Wydaje mi się, że te dni to są takie dni jakby czuwania z Chrystusem, tym cierpiącym za nasze grzechy, z tym odchodzącym Chrystusem, czuwanie przy Jego grobie, by potem być świadkami Jego zmartwychwstania. Więc serdecznie zapraszam w Wielką Sobotę do katedry o godzinie 21:00. Wigilia paschalna to jest ta najważniejsza liturgia całego roku liturgicznego. Zapraszam do udziału i w parafiach, ale w katedrze przede wszystkim. No i potem ta liturgia się kończy. Już procesją rezurekcyjną przeżywamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ta najważniejsza prawda naszej wiary, która otwiera przed nami nowe horyzonty. Nowe horyzonty i horyzonty też spotkań z rodziną, bo warto podkreślić, że to powinien być taki czas zatrzymania się i wspólnego spędzenia czasu z rodziną. Pani redaktor, ja zawsze bardzo przeżywam obecność rodzin na liturgii i jeśli jest procesja przez kościół czy przez katedrę, to zauważam, że rodziny są obecne. Podchodzę, pytam skąd przybyli, czy z Katowic, czy spoza Katowic, ale potem też je pozdrawiam i cieszę się bardzo, że we wspólnocie rodzinnej uczestniczą w tej bardzo ważnej liturgii, liturgii każdej mszy świętej, a zwłaszcza teraz w te święta wielkanocne, więc tym się ogromnie cieszę, bo pamiętajmy, pani redaktor, to jest ta fundamentalna, podstawowa katecheza, kiedy rodzice prowadzą swoje dziecko do świątyni. Życzymy Państwu w takim razie, żeby ten czas nadchodzący był dobrze przeżytym czasem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Więc zapraszamy do świątyni. Wszystkiego dobrego. Radio M 107,6 FM.